Okej, witam Was wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik na temat zasilacza od PS4, który kupiłem na OLX za, uwaga, 25 zł. I teraz powiem Wam tak. Przełączmy się na chwilę na Firefoxa, żeby Wam pokazać, jak wyglądało ogłoszenie od tego zasilacza. Okej, jesteśmy na Firefoxie. Ogłoszenie. Z Wrocławia nie chciało mi się jechać, wziąłem paczkomatem. Akurat jakaś była tam promocja, że 1 zł zapłaciłem za ten paczkomat. Fajnie, nie wiem o co chodzi, ale była taka opcja. I popatrzcie, tu są zdjęcia tego zasilacza. Wszystko pokazane, co i jak. Tak wygląda ten zasilacz. Tutaj jest model AD. P240 chyba coś tam, A coś tam. Przyjrzymy się AR. No dobra, AR. Cuch 1004A. Dokładnie mam taką samą konsolkę, którą ostatnio kupiłem, jak widzieliście, uszkodzoną i którą przywróciłem do życia, także spróbujemy sobie ten zasilacz wytestować na tej konsoli później. A najpierw zobaczmy sobie samo ogłoszenie. Zasilacz uszkodzony podczas użytkowania konsoli. Sprzęt wyłącza się po pewnym czasie. Czyli coś jakby, nie wiem, albo się w tym zasilaczu nagrzewało i to powodowało to wyłączanie, lub mamy jakiś uszkodzony elementy. Postaram się to sprawdzić w miarę moich możliwości. Po wymianie na nowy konsola działa. Może ktoś jeszcze go ratuje. Uznałem, że taka okazja za 200, za 25 zł jest opłacalna. Dlatego go kupiłem. Użytkownik Michał. Spoko gościu. Fajna konwersacja. Bez żadnych problemów. Wysyłka też. Także przełączam się teraz na OBS-a i lecimy z odpakowaniem tej paczuszki. Ona już, ja już ją wczoraj odebrałem, ale nie chciałem jej ruszać, bo chciałem dzisiaj to wszystko nakręcić podczas dnia. Wczoraj wróciłem do domu około godziny 11 w nocy, także dzisiaj kręcimy sobie ten filmik. Także przełączamy się na kamerkę z telefonu i lecimy z rozpakowaniem tej paczuszki. Do tego celu użyję sobie magicznego narzędzia. Rozpakujmy to jak najbardziej humanitarnie, czyli najpierw wszystkie tasiemki przecinam, które by. Okej. Dobrze. Próbujemy sobie go wyciągnąć, tylko zastanawiam się, z której strony on jest włożony. No dobra. Utniemy go z tych tutaj czterech stron. No powiem Wam, że bardzo fajnie zapakowany zasilacz. Jeszcze dodatkowo w karton. W środku tu już nic nie ma. To sobie rzucimy na bok. Ojejku, to jest nawet. Popatrzcie się, to jest pudełko. Oj, muszę sobie ustawić lewo. O, widzicie, kamerka mi się rozjechała. Dobra, jeszcze muszę sobie ustawić szybko po BS-ie w poziomie. Lewo, prawo, góra. O, widzicie. Mam na odwrót teraz to porobione. Przekształcanie i wpionie. Dobra, teraz będzie ok. Patrzcie, na pudełku jest nawet ADP240AR. Czyli albo to jest zamiennik kupiony. Bo to wygląda tak, jakby był zamiennik, bo chyba raczej Sony w takim pudełku z taką naklejką nie sprzedaje zasilaczy. Także może być ciekawy filmik, przy okazji zobaczymy, jak wyglądają zamienniki. Porównamy sobie do oryginalnego zasilacza, który siedzi w PS4. Dobrze, otwórzmy najpierw sobie to pudełeczko. Popatrzcie się, zasilacz PlayStation 4 ADP240AR CEUK 1004 1010. Podejrzewam, że to jest jakiś zamiennik z AliExpressa kupiony i dlatego nie działa. Nie wiem, może pod obciążeniem coś tam w nim nie wyrabia. Ale zobaczmy sobie, bo to jest bardzo ciekawy motyw z tym zasilaczem.
Postaram się jeszcze dopytać w ogóle tego gościa, czy to by jest oryginalny z konsoli, chociaż wątpię, żeby był w takim pudełku oryginalny. Przecież Sony nie sprzedaje zasilaczy w takich pudełkach. Jeszcze raz pokażę. Zasilacz. To jest jakiś zamiennik kupiony. Albo po prostu może być jeszcze inna sprawa. Dobra, rozumiem. To może być pudełko z tego zasilacza, który on kupił i tam pisał, że włożył i działa mu konsola i włożył mi do tego pudełka. Tak może być. Tak, teraz już rozumiem. Prawdopodobnie to jest pudełko z tego zasilacza, co on kupił, a tutaj jest oryginalny zasilacz z PS4. Dobrze, ok. Teraz sobie tak poskładałem te wszystkie klocki. Tutaj mamy naklejkę jakąś. I zobaczmy samą. Nie wiem, czy to będzie widać. ADP240AR 12V i 4,7, 12 only, 18,6A, 17A, 3A. To jest oryginalny zasilacz z PS4. Tak to wygląda. Moi drodzy. Złącze jest raz, dwa, trzy, pięciopinowe. A to będzie ciekawostka. 5 pinów w 1004. W konsoli. No dobra, okej. Okay. Wiem, że są 4 i 5 pinowe, tylko nie pamiętam jak, w jakich to są modelach dokładnie. Wszystko można rozkminić, powiem wam szczerze. Dobra. Lecimy z otworzeniem tego zasilacza jeszcze przy okazji. Tylko ja tutaj muszę zrobić pauzę i pójść sobie, albo nie, wyciągnę teraz, tutaj mam w mojej nerce magicznej taki długi śrubokręcik, którym się dostanę tam bez problemu. Dobra, mam. Ile tu mamy śrubek? Jedna, druga. Wiem, że chyba powinny być trzy śrubki. Na pewno jest jedna tutaj, po środku. Jedna śrubka. Druga śrubka jest tutaj. Wszystkie są takiej samej długości. Druga, jedna, druga. Wiem, że jeszcze chyba trzecia powinna być. Dobra, tu jest na wylot. Albo w tej wersji po prostu są tylko dwie. No dobra, spróbujemy sobie go otworzyć. Tak, tu nic nie trzyma, tu nie mamy śrubki. Tutaj też. No i dobra. Trochę ciężko się otwiera, ale poszło. To sobie gdzieś tu na bok położymy. Sobie weźmiemy tu. Obudowa. To jeszcze wam pokażę, może to będzie komuś przydatne, jakieś informacje. No, słabo to widać. No i sam zasilacz wygląda, uwaga, teraz jedna ważna rzecz. Taki zasilacz, jak rozłożycie, bardzo trzeba uważać, ja tutaj złapię to bardzo, bardzo delikatnie. Macie dwa kondensatory, one są 450V. Także je trzeba rozładować. Ja sobie jeszcze sprawdzę miernikiem z ciekawości, czy one trzymają jakieś napięcie. Wstawię 1000V. Na wszelki wypadek 1000V.
Obrócę sobie na drugą stronę i to będą raz, dwa, trzy, cztery. Czyli dwa te i dwa te, dobra. Sprawdźmy sobie miernikiem. Nie ma nic. Rozładowane. Dobra. 0. 0 volt. Rozładowane są, ale jeszcze na wszelki wypadek zrobię małe zwarcie im, żeby się w razie czego rozładowały. A nie, są rozładowane, bo tutaj jak przytykam, to nic się nie dzieje. Także kondensatory trzeba rozładować. Te dwa musowo. Pierwszy ma 450 V, drugi ma nie zobaczę, bo jest akurat naklejka. Napis jest tam, gdzie jest sklejony. Także no, po drugiej stronie. Ale podejrzewam, że też jest. Musiałbym zdjęcia jakieś w necie poszukać, ewentualnie zobaczyć, czy wszystko jest ok. Dobra, pierwszą rzeczą, jaką sobie w ogóle sprawdzę na tym zasilaczu, to będzie bezpiecznik. Czy jest sprawny? Sprawdzimy sobie bezpiecznik. Bezpiecznik jest sprawny, bez problemu. I tutaj powiem Wam takie coś. Przy okazji sobie tak troszeczkę porozmawiamy o tym zasilaczu, że niektóre usterki, może włączę sobie troszeczkę oświetlenie, będzie lepiej widać. Niektóre usterki w tym zasilaczu są takie, że przepala nam się tutaj ten. To jest jakiś bezpiecznik tutaj chyba. No rezystor w każdym bądź razie. Ten rezystor. I lecą tutaj te dwa MOSFETy. Te dwa MOSFETy. Trochę kurzu tutaj jest. Tutaj widzę, że rezystor jest jeszcze jakiś też za tym transformatorkiem. I to jest chyba 2-watowy, przynajmniej mi się wydaje po wielkości. Widzę. 2 waty jak nic. Tutaj nie wiem, może być 1 wat rezystor, który sobie też możemy sprawdzić bez problemu. Zresztą powiem Wam, że no idę po te moje magiczne urządzenie, którym sobie sprawdzę właśnie tutaj te dwa rezystory chociaż. Robię na chwilę pauzę, bo mam schowane w szafce, nie? I zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej z tematem. Mój magiczny miernik. Włączymy go sobie. Testing. OK. I najpierw sobie sprawdzę tego rezystora tutaj. W sumie powinienem go najlepiej wylutować. Chociaż jedną nóżkę. Ale najpierw zobaczymy, co nam pokaże miernik na takim połączeniu. Testowanie. 0,31 ohma. Ten tutaj ma pierwszy. Pokażę Wam bliżej. 0,31 ohma rezystor. Także mówię, najlepiej by było go wylutować jedną nóżkę i wtedy sprawdzić. Postaram się teraz dostać do tego rezystora, co jest bardziej tutaj. W sumie mógłbym tutaj te dwie nóżki złapać. Ok, to będzie tutaj pierwsza nóżka, te dwa. Czekajcie, muszę namierzyć sobie. Która to będzie nóżka? To będzie ta i ta. Dobra. Jeszcze raz się upewnię. Ta i ta. I to jest chyba R11. Dobra, te dwie. Pozłapiemy go od drugiej strony, będzie chyba wygodniej. Ta, tutaj jedna. I tutaj druga.
Dobra, lecimy z tym rezystorem, co jest tam w środku schowane. I nam pokaże jaką. 0,13 ohma. 0,13 ohma ma ten tutaj, co jest schowany pomiędzy tymi ważkami. I to jest R11, a ten, co tutaj mierzyłem, to jest FB13. W sumie można sobie posprawdzać, w ogóle nawet diodę można teraz tutaj sprawdzić, D21, czy ona jest sprawna, czy niesprawna. Dioda sobie sprawdzimy, co nam pokaże tester. Czekajcie, może ja wyłączę. No ungnor or damage part. O kurcze, no to powiem wam, że nie powinno tak być, bo na 100% powinno coś wykryć. To robimy sobie inny test. Biorę miernik i tym razem przekonam się na 100%, czy ta dioda jest sprawna, czy nie jest sprawna. Tutaj sobie tak położę. Uruchamiam miernik w trybie diody. Jedna nóżka, druga. Nie no, dioda jest sprawna. Teraz na odwrót. Nie powinno nic tutaj mi pokazać. Okej. Tak, chwila. Jak ruszam płytą, to nie. No widzicie, coś kurde szwankuje ta dioda, ale szwankuje dla... Czy ja to... Nie no, okej. Dobra, bo to może jest tutaj połączenie takie. Dobra, ta dioda jest sprawna. Ja sobie teraz sprawdzę miernikiem. Ustawię zakres na 600 ohmów. Zobaczymy, co pokaże mi miernik. 0,4. 0,5 ohma. A ten tutaj koleś, co siedzi schowany. 0,2 ohma. No, czyli dobrze mi pokazał. Teraz trybie ciągłości. 0,3, ok. I teraz jeszcze sobie sprawdzimy to. 0,4. Dobra, te są niby sprawne. Tu mamy jeszcze też chyba jakąś diodę. J39 FB. No to ciekawe, tu jeszcze mamy. Zacznę sobie 600. 02 02. Okej. O, tu mamy jeszcze następną. Nie, to tą diodę to mierzyłem. Dobra, tą sprawdziłem, to jest okej. Mamy dużo kondensatorów. Kondensatory patrzę teraz tak wizualnie. Powiem wam, że nie są wybrzuszone. Tutaj mamy transformator. Mamy jeszcze jakąś zaweczkę. Okej, ja bym chciał sprawdzić. O! Mostek prostowniczy. Mostek prostowniczy jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. I on ma także te skrajne po lewej i prawej stronie to są wyjście DC. A te dwa tutaj powinny być
AC wejście. AC wejście. I powiem wam tak, tu mam jeszcze diodę. Dwie diody nawet. Sprawdzimy sobie te diody, dwie tutaj po drugiej stronie od tego AC. Tryb diody. Dobra, lecimy z pierwszą. W tą stronę nie. Sprawna. 0,5. Ok, te diody tutaj są dwie sprawne od tego mostka prostowniczego. Tu mamy kolejną jakąś diodę. Już nie pamiętam, jak się nazywa. To też jest sprawna. Ten tutaj układzik, ale w internecie jest fajnie dużo opisów takiej płytki. Gdzieś tu jest jeszcze power control, tylko nie pamiętam. To jest chyba gdzieś tutaj. Któryś z tych dwóch, albo tu. Już nie pamiętam. Musiałbym zobaczyć na fotach. Sprawdźmy sobie wszystkie diody po tej stronie. Okej, dobra. Ta też. Ta też jest w porządku. Także powiem wam, że diody po tej stronie płytki, jeszcze tu jest jedna. Też jest, wygląda na to, że jest sprawna, spoko. Okej. Dobra, powiem wam tak. Diody niby są wszystkie sprawne, także to nie jest problem na pewno diod, że on by się wyłączał po jakimś tam czasie. Jeżeli to jest prawda, oczywiście, sobie potem to sprawdzimy. Także pozostaje tylko. No co, jakieś pewnie tutaj mogą być. Najbardziej obawiam się, jak są uszkodzone te tutaj jakieś scalaki, nie? Że one się przegrzewają, czy coś w tym stylu. No, od przegrzania. No, załóżmy, że od przegrzania. Jakiegoś tutaj scalaka i on po prostu zaczyna szwankować. Ale wtedy można zrobić taki motyw, że ten zasilacz troszeczkę można by zmodyfikować, co jest trochę niebezpieczne, wręcz bardzo niebezpieczne, ale zrobić coś takiego, że na te elementy, które się grzeją tutaj najbardziej na tej płytce, zmodyfikować taką budowę, żeby był jakieś odprowadzanie ciepła większe, lepsze. Pomyślę, ale najpierw go sprawdzę w konsoli. Sprawdziłbym też jeszcze te tutaj MOSFETy. Tak z ciekawości powiem wam, jakie są tutaj nazwy? A wiecie co? Rzucimy sobie jeszcze ten zasilacz na koniec pod mikroskop, ale jeszcze wcześniej. O, jeszcze mi się uwalił ten. No, chciałem kondensatory posprawdzać. W sumie miernikiem mogę posprawdzać kondensatory. Ale najpierw sobie sprawdzę, czy one w ogóle mają jakieś napięcie. Najpierw zacznę od tego tutaj takiego małego, co jest po drugiej stronie. I on ma tutaj dwie nóżki, dobra. Ja sobie sprawdzę, czy on w ogóle ma jakieś napięcie, żeby nie uwalić miernika. Nie, jest kompletnie rozładowany. Dobra, to sobie sprawdzimy. Tutaj pokazuje 1500 mikrofaradów chyba. 10 V. Zobaczmy, co pokaże miernik. 1500, a miernik pokaże. No co, on nic nie pokazał? 3,9. Nie, to trzeba go wylutować, bo tak to nie będę sprawdzał.
3,9 mikrofarada. No to, a on ma tutaj ile? 1500. Nie, tak nie można składać kondensatorów. Powiem wam, że no żeby te kondensatory posprawdzać, czy one mniej więcej mają tą pojemność, jaką tutaj, jaka jest na tych, o, nie okładzinach, tylko no na tej ściance, to trzeba niestety wylutować te kondensatory, bo tak to nie dowiemy się nigdy porządnie, czy są dobre. No i przede wszystkim te dwa kondensatory też tutaj dwa trzeba było wylutować, sprawdzić się. Niby wyglądają ok, ale wiecie jak to jest. Wyglądają ok, a mogą już swojej pojemności nie trzymać. Powiem wam tak, na pierwszy rzut oka zasilacz wygląda spoko. No jeszcze tutaj będę musiał się przyjrzeć po drugiej stronie. Patrzcie, jak ta płyta w ogóle się wygina od tego zasilacza. Może być nieraz coś takiego, że jakiś lód tutaj się oderwie i już nie będzie przewodził dalej tego prądu. Także to jest delikatna sprawa. Dlatego zrzucimy sobie jeszcze ten zasilacz pod mikroskop. To, co lubicie, też bardzo fajnie. Ja też to lubię pooglądać sobie i przyjrzymy się płytce. Z tej strony powolutku sobie będziemy lecieli. Może ktoś z was dostrzegnie jakąś tam różnicę i podpowie, bo powiem wam, że macie takie oko, że wy widzicie to przez ekran monitora lepiej niż ja, kurde, przez tutaj na żywo. Także podłączam mikroskop. Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, lecimy pod mikroskop. Zaczniemy sobie od tutaj wejścia 220 V. Jak widzicie, mamy coś takiego. Tutaj jest bezpiecznik 5-amperowy, 250 V. On jest sprawny. Co my tu mamy jeszcze przed nim? Nie wiem, jakiś termistor to jest, czy co? Prosiłbym o w komentarzu powiedzenie, co to może być. To jest termistor Z1. A wiem, że jest kilku z was takich, co mają to wszystko w małym palcu i potrafią naprawdę, którzy znają się na elektronice super. I powiem wam tak, tutaj ten mostek prostowniczy, który jest w tym zasilaczu, on ma oznaczenia GBJ 1508. To jest taka wersja LT4212. I tutaj nawet powinno gdzieś widać, jest na nim plus i minus na samym dole gdzieś, ale to nie dostanę się tak mikroskopem, żeby wam to pokazać. Musiałbym go wylutować całkiem. A oznaczenie on ma jakie? Prawdopodobnie BD1. O jest, dobra, jest. Plus jest po lewej stronie. A minus? Minus jest po prawej. Widać tutaj troszeczkę tego minusa. Czyli tak jak mówiłem, plus jest po lewej stronie, minus jest po prawej stronie, a dwa piny, które są tutaj, to są od 220 V. I to leci potem przez kondensator. Wszystko. Jest taki kondensator C5, ma nazwę RL1. L1, czyli cewka, transformator NTC1. NTC1 to jest właśnie chyba jakiś termistor też tutaj NTC1, tylko powiedzcie mi, czym by można zastąpić taki termistor właśnie, co tutaj jest ten NTC1.
jakim zamiennikiem można by to zastąpić? To będzie naprawdę super cenna uwaga dla innych, którzy będą mieli problem z takim zasilaczem i akurat może z tym elementem. Także to by było super. No nie ma żadnego schematu do tego zasilacza, także NTC1, no na pewno to jest termistor na bank. I pytanie tylko, czym go zastąpić? Dobra, lecimy dalej. Tu jest ten rezystor R11. Trochę jest przykurzony. I ma czarny pasek, złoty, nie wiem, to jest szary, fioletowy, czerwony. Ale można sobie rozmienić nawet po tych paskach koloru, jaką on ma wartość. Bo nieraz powiem wam, że mam problemy z... No na końcu to będzie czerwony, a tutaj co? Fioletowy i szary chyba, tak? Też jakbyście napisali w komentarzu, rozkminimy ten zasilacz tak, żeby było fajnie to potem dla innych. Rozkmincie, jaką wartość ma ten tutaj rezystor. Potem jak mi podacie w komentarzach, to ja będę uzupełniał w opisie filmu. No zróbmy tak, pobawmy się. I w opisie filmu dodam informację, jaki to był rezystor. Załóżmy, to jest R11 i napiszę wartość jego, także będzie potem fajnie naprawiać taki zasilacz, jak komuś padnie. Tutaj F3 jest złoty, srebrny, niebieski i chyba czerwony. Też rozkmincie go, to podamy nazwę. Ja postaram się teraz polecieć tak. Tutaj jest jakiś układzik i on ma nazwę T2A20 250 V. Też podam tego nazwę w opisie filmu, ale to widzicie, to jest 250 V T2A. Jakiś taki bezpieczny, jakby był 2-amperowy, nie? No, tylko w takiej w obudowie. Tak, to jest bezpiecznik. 2 ampery. Fajna jest taka rozmiana. Powiem wam, że ja się ciągle uczę wszystkiego. D21. Kolejny układ to jest HE3D1 DNP015. Też postaram się wrzucić opis tego elementu do... Znaczy wrzucę na 100% do opisu filmu. Cicho. Teraz jakby dało się odczytać informacje na tych elementach. Patrzcie. 24N60M2 600G40KDV6 HN409. Teraz będę leciał w lewo. Obok niego jest w zasadzie 409, 410. Tym się różnią. Sobie spróbuję go przyczyścić. I tutaj też mamy taką wartość. G40BL VU. Super, ale do tych to już tutaj się chyba nie dostanę, bo są pod kątem i zasłania mi tutaj. No super, coś poleciało, dobra. No widzicie, nie dostanę się. Chciałbym zobaczyć, co to jest tutaj za element. K12A60. Coś tam, K12A60U. No dobra, jakoś się udało. K12A60U. Okej, dwa są takie same. K12A60U. I to są na pewno MOSFETy, które tam jak nie nieraz już pisali, wymieniali przy jakiejś tam usterce tego zasilacza. Nie, tutaj już się nie dostanę. Ewentualnie mogę tutaj jeszcze do tych się dostać. Pokazać, co to są za elementy, tylko muszę ostrość wyregulować. I tutaj mamy coś pokroju AE08A, AJ, AF08,
AJ. Staram się ustawić jeszcze tą ostrość tak, żeby to wyłapać tutaj jak najbardziej. FDPF. Kurczę, oświetlenie muszę jakoś podjechać. Dobra, o! Udało mi się. Wyłapię. FDPF 035N 06B. FDPF 035N 06B. Dwa takie same. Dobra. Super. Nawet powiększę jeszcze troszeczkę obraz, żeby to było lepiej widać. Kurczę, potem będę rozkminiał to wszystko. Z tej strony to już powiedzmy, że już. Aha, jeszcze tutaj. Potem, ale tutaj mi będzie ciężko dojść, żeby to pokazać. Dobra, zrobimy tak. Ja postaram się to wszystko rozpisać i podać w opisie filmu. A teraz sobie pojedźmy drugą stronę płytki. Zaczniemy od wejścia zasilania. Może coś wyłapiecie. Ja już tutaj widzę tak jakby. A nie, to mi się zdawało. Dobra, pojadę troszeczkę w dół. 220. Od razu przejdźmy na ten mostek prostowniczy, do którego są podłączone dwie diody CS1M. CS1M E. I widzicie, tutaj mamy plus prawdopodobnie albo minus, już nie pamiętam po której stronie. I tutaj ten A2. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, czyli do tych dwóch tutaj, co idzie 220, są podłączone diody. D41, D42. Dobra, przejdźmy sobie może tutaj gdzieś, gdzie są jakieś układy. Zobaczmy, co one tam mają, jakie oznaczenia. Tutaj mamy. Zaraz postaram się ustawić lepszą ostrość. DDA001AG PNME11. Pierwszy jakiś układ. Tutaj też mam jakąś diodę D83. D83. Tutaj mamy też jakiś układzik 160 1608B PMAF. Być może to jest ten regulator, jakiś tam power regulator. O, i tutaj mamy układ, który też często ulegał awarii zasilacza QS4 DAS 01A PWAE. Sobie zobaczmy go może bliżej trochę. Z tego co tam już sobie przeglądałem w internecie różne informacje, to też ulegał uszkodzeniu. Tutaj już jakaś dioda Zenera. Spoko loko. Zener diodę 32. Tu mamy diodę A7W. Rezystory. Tu mamy jakiś też układzik. To jest ten, co pokazywałem. Dobra, lecimy na dalszą część płytki, dalsze elementy, żeby zobaczyć, co są. Tutaj mamy coś pokroju M360B. To jest dioda D85, którą sprawdzałem, jest sprawna. Jest masa rezystorów, kondensatorów. No w zasadzie to ten zasilacz mi się wydaje, że nie jest jakiś chyba trudny do naprawy. Nikt, gdzieś tam widziałem, że CS1M też następna dioda. Gdzieś widziałem właśnie, że
pisali, że naprawa zasilacza od PS4 jest bardzo trudna. Tutaj co mamy? Zener diodę? Tak. Zener dioda, jedna, druga. A to chyba po drugiej stronie jest. Się wydaje. Zener dioda, FB1, jakiś bezpiecznik. Powiedzcie mi, co to jest za element? Rozkmini ktoś to? EL? Coś tam, coś tam. Jakieś takie cztery ten. Nóżki. 1013 chyba, tak? 410 V. 410 V, no 1000 EL. A opis do tego, co to jest? IC51? Tak to by wyglądało. IC51. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj te inne, co są. Czy one też są opisane jako IC? Tak, IC52. I tutaj będzie miało wartość to jaką? Też 410 V. Przeczyszczę trochę. Także poczekajcie, ja odwrócę na drugą stronę. Aha, to jest od transformatora idzie. 410 V, wow. Nieźle. Dobra, i tutaj zobaczmy sobie te dwa elementy jeszcze. DAS09. D972419 1352 jest pierwszy i drugi jest DAS09 D972419 1352 to jest ten drugi i tutaj mamy po drugiej stronie już co? Nie, to nie są chyba, to nie są MOSFETy, ale jakieś tranzystory albo coś w tym stylu. No szkoda, że nie ma do tego schematu. Dobra, i jeszcze ostatni układ scalony, który jest na tym, na tej stronie. To sobie rozwiniemy go. DNP 012A405J22ACG. Tak wygląda. Fajny motyw jest, że mogę sobie powiększać tutaj w tym aparacie Sony. Obrócę tak, żeby to było jak najlepiej czytelne. DNP. Popatrzcie, to nawet jeszcze na połowę nie doszedłem powiększenia, a odległość roboczą mam taką, że ja tutaj mogę lutować sobie jak chcę. Także to daje do myślenia, co uzyskałem na takim tym, ale dobra, już się nie będę tym jarał, bo się już nad tym nie będę mówił co tyle razy. No i tak wygląda ten zasilacz od PS4. Mam nadzieję, że się filmik spodoba. Co my tu mamy jeszcze takiego ciekawego? Aha, rezystor R001. Taki kurczę. R001. I on jest od strony czego? Aha, tego wyjścia tutaj. Popatrzcie się. Jeszcze na koniec sobie porozmawiajmy troszeczkę o ACDC Standby GND 5V CN1. Dobra, ja obrócę to może tak, żeby to było jak najbardziej czytelne. W ten sposób. 12V tu mamy wyjście pod płytę główną. I teraz. Pytanie do Was, bo będzie też taki test. Powiedzcie mi, który pin, bo wiem, że dwa piny tutaj jak się gdzieś zewrze, to wtedy ten zasilacz się uruchomi, także będzie działał normalnie i będzie podawał napięcie tutaj właśnie zasilanie 12V na tą pod płytę główną. I powiedzcie tylko, które to są piny do zewrzenia, jak ktoś wie. Czy mam zerzeć GND z 5V, czy AC Standby z GND?
Będę musiał jeszcze popatrzeć w internecie, które to są piny, bo koleś pokazywał, ale może wy szybciej mi to powiecie. Powiedzcie, ktoś jak wie, które piny zawrzeć, żeby ten zasilacz uruchomić, żeby on działał, i wtedy sobie posprawdzamy, jakie są w ogóle tutaj napięcia na tej płytce i co by był wtedy filmik kolejny z takiego tematu. Także to by było już na tyle. Pierwsza część na temat zasilacza Solixa do PS4 za 25 zł. Pozdrawiam, trzymajcie się.